Cześć akwaryści. Dziś omówimy sobie Ludwigię repens, chyba najłatwiejszą w uprawie roślinę czerwonolistną. Faktem, może jej czerwień nie jest aż tak soczysta jak Ludwigi Super Mini Red, ale za to hodowla jest o wiele, wiele prościejsza. Jej wzrost jest o wiele, wiele szybszy. A czy taka brzydsza jest? No to bym nie powiedział. Ludwigia repens jest rośliną łodygową, więc rozmnażamy ją po prostu poprzez odcięcie łodygi i wsadzenie w podłoże. Ona po krótkim czasie powinna opuścić wtedy korzenie i stworzyć nową roślinę. Jej minusem, który mi zawsze rozwala, są te takie korzonki puszczane na całej długości rośliny. No, niezbyt mi się to podoba. Dlatego staram się przed Ludwigią wsadzić jakieś inne roślinki. W tym przypadku jest to Sagittaria i Mikroanteum, które jeszcze tak nie za bardzo się przyjęło, aby właśnie to przykryć delikatnie, te korzonki właśnie. Jak każda roślina czerwonolistna, również Ludwigia bardzo lubi światło. I to właśnie od jego ilości, od jego jakości zależy jej ubarwienie. Bo tak jak wspomniałem z tytułu, roślina łatwa w uprawie, lecz jeśli chcemy mieć kolor przynajmniej taki jak u mnie, to powinna mieć dostatecznie dużo tego światła, bo w przeciwnym wypadku jej liście będą zielone. Zresztą widać to w dolnych partiach u mnie. Tam, gdzie już światło gorzej dochodzi, to już listki nie są takie rubinowe, czerwonawe, tylko właśnie zielone. Dlatego chcąc hodować właśnie ją w takiej czerwieńszej postaci, musimy zadbać o wystarczająco dobre oświetlenie. Jak na roślinę łodygową, Ludwigia repens ma bardzo dobrze rozwinięty system korzeniowy. Dawniej miałem ją trochę bardziej tutaj jednak na środku akwarium. Później jednak postanowiłem zakryć nią filtr i grzałkę. I gdy obciąłem przy samym dnie właśnie łodygi i wsadziłem obok, to wszystko było ok, ale gdy w miejsce Ludwigi repens chciałem posadzić alternatę, która się teraz tam znajduje, to powiem wam, że miałem nie lada wyzwanie, bo w podłożu była taka zbita darń z tych korzonków właśnie Ludwigi repens i to właśnie pozwala mi wierzyć temu, co czytałem, że właśnie, że Ludwigia ma bardzo dobrze rozwinięty system korzeniowy, jak na roślinę łodygową. Ludwigia bardzo lubi przycinki, co stymulują do bujniejszego wzrostu i puszczania kolejnych bocznych pędów, które wszędzie się pojawiają. Natomiast jeśli chodzi o nawożenie, to CO2 nie jest wskazane, ale myślę, że nie zaszkodzi. Podobnie jak kulki glinotorfowe, albo ogólnie sama glina, po prostu podłoże z zawartością żelaza, żeby jednak ta roślinka lepiej się wybarwiała, bo jak wiadomo, żelazo pomaga właśnie w wybarwianiu się czerwonych roślin. Ludwigię repens mogę polecić każdemu początkującemu akwaryście. Powiem tak jak i Sagittaria subutala, o której mówiłem ostatnio. Jest bardzo łatwa w uprawie, nie powinna sprawiać żadnych problemów. Tylko tak jak mówiłem, przy słabszym oświetleniu będziecie mieć listki zielone tej roślinki, a przy mocniejszym będą one troszeczkę kolorowe. Tym razem również proszę o dopisanie w komentarzach swoich spostrzeżeń, doświadczeń związanych z tą roślinką.
No, zdaję sobie sprawę, że na pewno nie wyczerpałem tematu, że różne osoby mają różne doświadczenia, a fajnie tak wszystko mieć w jednym wątku i po prostu z informacji od ludzi, którzy je hodowali, a nie od sprzedawców, którzy po prostu piszą czasami na temat roślinek no, informacje nie z tej ziemi, które się mają nijak do uprawy w akwariach. Także jeszcze raz zachęcam do komentowania, do dzielenia się swoimi opiniami, swoimi spostrzeżeniami. Na dziś to już wszystko. Trzymajcie się, cześć.